Witam wszystkich serdecznie, miłośników i smakoszy jedzenia. Nazywam się Daniel, a to są moje filmy z cyklu Jedzenie to pasja. Dzisiaj się po prostu znajdujemy w mieście, w którym teraz obecnie mieszkam, czyli Changwon w Korei. Nigdzie na razie nie pojechałem, ale to miasto też ma swoje atrakcyjne restauracje, do których można spróbować ciekawego jedzenia. Jeśli chodzi o miasto, czy jest turystyczne, czy ma atrakcje turystyczne, no to z tymi akurat słabo. Nie jest to super jakieś atrakcyjne miejsce, mimo że mieszka tu 1 milion obywateli, to nie jest to jakieś atrakcyjne miejsce, żeby się pozwiedzać. Jest to po prostu miasto typowo robotnicze. Mają tu od groma fabryk i od groma pracy tu jest i tylko tyle. Ale i tak postaram się Wam pokazać, co mają najciekawszego, na jakieś perełki tego miasta, co można zobaczyć, a co najważniejsze, co można zjeść ciekawego i pysznego. Także zobaczcie to. Trochę, jak widzimy, tu jest cały zgiełk, miasto, a z drugiej strony jeziorka, praktycznie tylko drzewka, park i klimacik fajny. Jest od groma ludzi, muszę założyć maskę, ale co chciałem powiedzieć, dobra, po spacerku nad jeziorkiem człowiek trochę się odpręcił, zrelaksował, trzeba się napić jakiejś kawy, idziemy odwiedzić jakąś kawiarnię, którą sobie wygooglaliśmy, zobaczymy, mają duże rekomendacje, zobaczymy, czy jest taka dobra, jak mówią, a potem po kawie zobaczymy, gdzie będzie. Znaleźliśmy jakąś fajną, przytulną kawiareńkę. Zobaczymy, przetestujemy, co tutaj mają ciekawego do zaoferowania. Dobra, mamy takie AD. Prezentuje się całkiem nieźle. Biało-czerwona flaga. To jest jakaś, w ogóle to jest herbata Shisinda. Coś takiego, jakieś chyba bardzo specyficzne dla Korei, jakby jagody czy coś, takie jakby jarzyny zbierane. Wcześniej było używane jako medycyna. Teraz zobaczymy, co to jest. Jakiś sok właśnie z tych jagód. Nie mam pojęcia, jak to przetłumaczyć na polskie. Omija. To się nazywa po koreańsku omija. Nie mam pojęcia, jak to przetłumaczyć na polski. Mamy jakąś suszoną cytrynkę i mamy chyba rozmaryn tutaj. Zaraz spróbujemy, co to jest. Trzeba to ponoć bardzo mocno wymieszać, żeby się... No, niestety musimy popsuć ten kolorowy drink. Dobra, i spróbujmy, co to nam wyszło. Jakbym mógł to porównać, to jest jakieś takie właśnie pomiędzy porzeczką a maliną. Muszę spróbować jeszcze raz. Jest to lekko, bym powiedział, słodkie z cierpkim, taki cierpki smak czuć w ogóle, ale lekko słodkie, cierpkie, tak bym to nazwał. Odczucie tego drinku, ale bardzo fajne, orzeźwiający na maksa w ogóle. Woda jest taka lekko gazowana, półgazowana, fajnie to się prezentuje, bardzo przyjemnie. Bardzo głośno tu jest, także nie wiem, czy to będzie mnie słychać za bardzo, jak to się nagrywa, ale nic, zobaczmy, co to jest. To się nazywa Coffee Grenada i też musimy to najpierw bardzo mocno wymieszać.
wygląda. Takie grudy lodu, kawy w ogóle mają w środku. Na górze jest jakaś bita śmietana, kawka, a w środku są zamrożona kawa. Trzeba to też dobrze wymieszać. Okay, czyli konsystencję ma taką lodów tak naprawdę. Jak lody, proszę zobaczyć. O, nie jest to płynne. I to się chyba po prostu je łyżeczką, tak? Normalnie. No, nie jest w ogóle gorzkie. Dobre to jest. Wszystkie piwo. Takie lody kawowe po prostu. Zamrozili w ogóle kawę, dodali bitą śmietanę chyba na górze, tak, kremówkę, czy jak to tam. I po prostu trzeba wymieszać. Bardzo dobre. Mocne. Mocne ekspreso w ogóle. Ale nie trzeba cukru w ogóle do tego. Jest bardzo elegancko. Teraz spróbujmy, jakie mają ciastka. Ciastka prezentują się nieźle, na talerzyka givinci, czy jakoś tak to się nazywa, nie mam pojęcia. Angielskiego scans i mamy to taki keks, można nazwać, taki mini keks z zielonej herbaty. Więc spróbujmy. Zobaczmy skansa, jak to wygląda. Wygląda bardzo maślano w środku. Spróbujmy, czy to jest tak, no, maślany smak. Góry jest cynamonowe, ale w środku jest bardzo suche, jakby brakowało trochę masła. I jest jakby, nie wiem, bardzo rano to było pieczone, albo nie są dzisiejsze. Są takie suche, jakby w ogóle były wczorajsze. Zobaczmy zieloną herbatę, jak to wygląda. No, wygląda ładnie, zielono, jak zielony mech w ogóle. W lesie z polewą też zieloną. Spróbujmy, co to jest. To jest zdecydowanie lepszy. Ten jest na pewno robiony dzisiaj. Słodki, czuć posmak w ogóle herbaty, jak się gryzie. Taki w ogóle, jak to połykasz cały czas, jakbyś w ogóle herbatę taką prawie surową jadł. Bardzo dobre. Słodkie herbaciane. Smak zielony chyba. I to tyle. Dobra. Ja będę korzystał z chwili, a potem lecimy gdzieś dalej. Okej, okay, cała przyjemność kosztowała nas 18 300 za picie i ciasteczkę. No i dobra, po wypiciu kawy teraz należy kawałek sobie przejść się i idziemy sprawdzić jakieś miejsce na obiad. Zobaczymy, co znajdziemy do jedzenia. No i dobra, znaleźliśmy jakąś restaurację, oczywiście ją wygooglaliśmy, sprawdziliśmy recenzje, jakie mają, no i były wysokie, więc nie ośmieliśmy się, żeby nie wstąpić i nie zobaczyć, co tutaj serwują. Zamówiliśmy, można powiedzieć to na polski, kotlet taki schabowy, donkasy. Donkasy to jest po prostu przeogromny kotlet. To jest, można powiedzieć, że korzenie z japońskiego to jest, japońskie jedzenie. Ale przerodziło się w koreańskie jedzenie. Proszę zobaczyć, jakie to jest w ogóle wielkie. Jest przeogromne. Jak moja głowa, dwie ręce. Nie wiem, jak to mam odzwierciedlić, żeby pokazać, jak ogromny jest ten kotlet w ogóle. Jak to się pokazuje przeogromny, więc go podniosłem, żeby zobaczyć. Przeogromny kotlet schabowy, donkasu. No. Kotlet jest przeogromny i do tego mamy pan mu mil, zamówiliśmy. Nazwa się bierze od tego, że pan to jest talerz, mu mil to są nudle. Dlatego, że jest to serwowane na talerzu nudle, to jest pan mu mil. Tak to się prezentuje.
czarne nudle z algami i do tego mamy pewnego rodzaju taką zupę, która jest lód w środku i tą zupę będzie trzeba przelać do tej miseczki, wlać i całe te nudle, no nie całe, tylko łyżkami zamaczamy i jemy, ale to wam pokażę za chwilę, jak to wygląda. Zaraz wam pokażę, jak to trzeba jeść. A i bym zapomniał, do tego mamy rzodkiewkę mieloną, musztardę, zieloną cebulkę, mamy kimchi i innego rodzaju rzodkiewkę. Do kotleta mamy sosik, jakiś taki paprykowy, słodki i mamy ryż. Ryż jest nielimitowany, jak nam się skończy, to możemy go sobie dobrać. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Narzędzia do krojenia kotleta. Mamy szczypce i mamy nożyczki. Więc jedziemy. Kotlet, jak widzimy, jest przeogromny. Musimy go pociąć nożyczkami na takie małe kawałeczki, żeby było smacznie go jeść. Jest chrupiący, jak już widać od razu po krojeniu. Przesmaczny w ogóle kotlet, masakra, jest super soczysty, jest niby oleisty, ale bardzo słodki smak tego jakby oleju, tego przesiąkniętego przez te mięso, bardzo w ogóle krucha panierka jest, wszędzie się aż rozłazi, bardzo na słodko jest zrobione, jest to słodki kotlet, słony taki. Ale przekozak w ogóle zrobiony. O, ja będzie mój jeden chyba z faworytów jedzenia w moim mieście. Ok, spróbujmy teraz. Mamy tu troszkę musztardki. Spróbujmy, co tu ciekawego będzie z musztardą. No. Bardzo mocna musztarda w ogóle. Aż mnie nos w ogóle całe piecze. Bym powiedział, że to jest takie bardziej wasabi niż musztarda. Albo to jest wymieszane pół na pół. O, masakra, aż mi parę łzy poszły. Nos cały w ogóle aż mnie popaliło. Ale bardzo pyszna musztarda. Wasabi style chyba. No, trzeba uważać. Ale było konkretne uczucie. No i dobra, przejdźmy teraz do nudli, zobaczmy, jak one smakują nudle. Weźmy sobie miseczkę. Spróbujmy przerzucić nudle do miseczki. Ciężkie są, ale całe poklejone, także bardzo łatwo je przerzucić. Weźmy sobie teraz ten wywar, tą a la zupę, co tutaj dodają. O, jak widzimy, kawałki lodu. Będzie to na zimno. Po takim kotlecie, żeby się doładować, do tego mu trzeba dorzucić zieloną cebulkę, trzeba dodać zmielony rzodkieweczkę, wymieszajmy, postarajmy się wymieszać to. Jak widzimy, kawałki lodu na wierzchu zupy, bardzo widoczne. No i dobra. Spróbujmy. Ale zimne. Na maksa zimne, chyba za dużo tego w ogóle wziąłem. Od razu poczułem aż taki ból zimna na zębach, na dziąsłach. Ale jest to na maksa odświeżające, na gorąco, na gorące dni upalne, to coś takiego naprawdę by było odświeżające. W smaku rosół sojo, tak jakby był to na kostce rosołowy wywar w połączeniu z soją.
czyli takie trochę słone, trochę takie, nie wiem jak to powiedzieć. Trochę pieprzowe, bardzo dobre. Zielona cebulka, rzodkie wieczka, kluski klejące się, ale bardzo łatwo można nabrać, łatwo można pogryźć. Nie są za grube, nie są za cienkie, są trochę większe niż takie nitki, kluski razem z algami. Mają smak trochę taki, nie wiem, graham białego, ciemnego pieczywa. No, dobra. I zajadamy i zobaczymy, co z tego będzie. Kotlet w ogóle, kozacki. Nudle są bardzo pyszne, ale jednak zostaje faworytką. No i cała przyjemność kosztowała nas 17 tysięcy za to wszystko, co było na stole. No i na tym kończę ten filmik. Mam nadzieję, że się podobał i życzę smacznego i do następnego.